Na początku przedstawimy część organizacyjną, która pojawi się tylko w tym i drugim module. W skrajnie prawej części strony znajduje się sekcja części tego modułu. W sekcji tej możesz przełączać się pomiędzy poszczególnymi fragmentami modułu. Sekcja Pozostały czas dostępności modułu informuje o tym, ile czasu dany moduł będzie dostępny. Czas ten upływa tylko w trakcie odtwarzania wideo. Dotyczy to także pauzowania. Pod odtwarzaczem w sekcji Wybierz moduł szkoleniowy masz możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy modułami szkolenia. Do każdego z modułów dostępne są dodatkowe materiały. W każdym module w sekcji Materiały do pobrania możesz sprawdzić, jakie materiały są dostępne dla tego właśnie modułu. Po wykorzystaniu połowy czasu szkolenia możesz rozwiązać test. Po uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi dostępny jest do pobrania certyfikat. Dostęp do testów i certyfikatów możesz uzyskać z górnego menu. Witam, nazywam się Mariusz Sieraczkiewicz i zapraszam do DevCastu Programowanie obiektowe w języku PHP. Czym będziemy się zajmować w tym szkoleniu? Programowanie obiektowe jest czymś, co jeszcze przez długi czas w języku PHP nie było czymś oczywistym. Tak naprawdę pojawiło się w pewnym momencie. Ale co to znaczy tak naprawdę pisać obiektowo? Jeszcze kiedy byłem na studiach, byłem bardzo zadowolony, kiedy udało mi się napisać kawałek programu, który poumieszczałem tak naprawdę w kilku klasach. Ale czy to było programowanie obiektowe? Czy sam fakt, że coś zaczynam nazywać klasą, ale tak naprawdę piszę do tej pory tak samo, to czy to już jest programowanie obiektowe? I z czasem zacząłem się dowiadywać i przekonywać, że to nie wystarcza, że potrzeba dużo więcej reguł, zasad, żeby to działało. Tak naprawdę historia programowania obiektowego zaczęła się w latach 60., ale dopiero w latach 80., czyli po 20 latach było wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. Więc trudno się spodziewać, że poznawszy tylko i wyłącznie strukturę klas, sposoby tworzenia klas i jak to zrobić po prostu w danym języku, że będziemy wiedzieć, jak pisać obiektowo. Dlatego właśnie o tym będzie ten screencast, o tym będzie to szkolenie. Jak pisać obiektowo. Zajmiemy się oczywiście podstawowymi rzeczami, czyli co to jest klasa, co to są obiekty i jak w języku PHP to zrealizować, bo to rzeczywiście jest potrzebne, ale pójdziemy dużo dalej. Będziemy przyglądać się temu, jak należy obsługiwać błędy i to błędy w sposób obiektowy za pomocą mechanizmu wyjątków. Jest to specjalny mechanizm, który właśnie na cele programowania obiektowego został stworzony. Jak posługiwać się dużymi strukturami danych, niekoniecznie ograniczając się tylko do tablicy asocjacyjnej, która jest dostępna w języku PHP. Jak zarządzać kolekcjami w taki sposób, aby to było proste i przejrzyste. Duże ilości danych, które się pojawiają w systemach obiektowych, nie są tak naprawdę sensownie i łatwo zarządzalne za pomocą tablic. Ponadto przyjrzymy się również temu, co tak naprawdę jest nam potrzebne, żeby pisać obiektowo. Właśnie te zasady, które doprowadzają nas do prawdziwej obiektowości. Te zasady są skrócone do 5 podstawowych reguł nazywanych SOLID. Tak zwanej pojedynczej odpowiedzialności, otwartości na zmiany i jeszcze 3 pozostałych, o których sobie dokładniej powiemy. I tam się dowiemy, co to tak naprawdę oznacza prawdziwie obiektowy kod. Na bazie tych zasad powiemy sobie, co z tego wynika, jak to można zastosować w rzeczywistości, czego objawem i reprezentacją są wzorce projektowe. Być może słyszałeś o wzorcach projektowych, być może nawet coś widziałeś, może zobaczyłeś jakiś przykład, ale nie wiedziałeś dokładnie, o co chodzi. To teraz, kiedy obejrzysz ten screencast dotyczący właśnie wzorców projektowych, dowiesz się, jak w praktyce zastosować wzorce projektowe. A na końcu powiemy sobie o testowaniu jednostkowym. Wydaje się, że temat testowania nie dotyczy programistów. Nic bardziej błędnego. Tak naprawdę ostatnie kilka lat to jest bardzo mocny rozkwit testowania jednostkowego dla programistów. Właśnie po to, aby wspierać pisanie kodu i szczególnie kodu obiektowego. Dlatego zapraszam bardzo mocno, bardzo serdecznie na programowanie obiektowe w języku PHP.
Witam serdecznie w pierwszym module dotyczącym obiektowości w języku PHP. Czym zajmiemy się na początek? Ponieważ język obiektowy pozwala nam tworzyć klasy, obiekty, więc tak naprawdę przyjrzymy się temu, co to konkretnie oznacza, jak to robić w języku PHP, jak napisać prostą klasę, jak to, co chcemy zamodelować, kawałek jakiejś rzeczywistości, jak to przełożyć na kod. Temu się będziemy przyglądać właśnie w tym module. Jako dobry początek, dobra, mocna podstawa na dalsze części, które będą nam towarzyszyć dalej. Zatem, powiemy sobie, czym jest obiekt, na czym polega programowanie obiektowe, czym jest klasa, czym jest w porównaniu do obiektu, czym są metody, które być może pierwszy raz taka nazwa jest, pojawia się, być może pierwszy raz słyszysz taką nazwę, czym są metody, czym są konstruktory, na czym polega użycie słowa kluczowego new i czym jest referencja, ponieważ w języku obiektowym cały czas się posługujemy referencjami. Te tematy będą nam towarzyszyć, na nie serdecznie zapraszam. Zatem, czym są obiekty? Czym jest programowanie obiektowe? O co tak naprawdę chodzi? Otóż, języki programowania, które powstały na początku, były przede wszystkim nastawione na to, żeby, można powiedzieć, żeby być przyjaznym dla maszyn. Maszyny, komputery, których używamy, działają sekwencyjnie, czyli wykonują operacje jedna za drugą, jedna za drugą. I tak jest naturalny sposób działania maszyn. Dlatego pierwsze języki programowania, czy pierwsze sposoby, w jaki można było w ogóle zmusić maszynę do robienia czegokolwiek, tak naprawdę działały w ten sposób. Podstawowe narzędzie assembler, z którymi być może niektórzy z Was mieli już do czynienia, to tak naprawdę nic innego jak właśnie taka sekwencyjna sekwencja operacji, która ma na celu zrealizować jakiś efekt. Później powstały trochę bardziej złożone języki, po to, żeby podstawowych rzeczy nie trzeba było wiele razy tworzyć od nowa, dlatego powstał język na przykład C, tak zwane języki proceduralne, które również tą sekwencyjność, ale odtwarzają na wyższym poziomie abstrakcji. Ale pytanie, czy to jest rzeczywiście sposób, w jaki my, ludzie, myślimy o świecie? Czy to jest rzeczywiście dobry sposób na odzwierciedlanie w kodzie? Mamy tworzyć systemy informatyczne, które wspierają ludzi, które wspierają działanie ludzi. Dlaczegożby w takim razie tego sposobu myślenia nie przenieść na kod, na system informatyczny? I taka myśl towarzyszyła ludziom, którzy stworzyli obiektowość. Bardzo dawno temu, 67 rok, język Simula, to był pierwszy język obiektowy, który akurat został stworzony do celów wojskowych, do wykorzystania w wojsku. Wtedy zrobiono pierwsze próby, ale tak naprawdę jeszcze nie było do końca wiadomo, jak sensownnie to wykorzystywać. Gdzie jest ta moc? Udało się popakować pewną rzeczywistość w jakieś klocki, w jakieś kawałki, ale to jeszcze niewiele zmieniało. Więc przez pewien czas programowanie obiektowe, można było powiedzieć, zostało odłożone na półkę i nie funkcjonowało w takiej bardziej komercyjnej rzeczywistości do tworzenia systemów informatycznych, bo po prostu nie za bardzo był pomysł, jak to wykorzystać w praktyce. W związku z tym, jak nie było wiadomo, jak korzystać z tego w praktyce, to nie powstawały narzędzia, nie rozwijały się myśli, mentalne modele do tego, żeby można było korzystać z obiektowości. I dopiero lata 80. to był taki czas, w którym pojawił się m.in. język Smalltalk, C++, w których zaczęto rozwijać koncepcję obiektowości. Zaczęto dochodzić do tego, o co tak naprawdę chodzi. W latach 90. języki obiektowe już przejęły całą władzę, m.in. Java, język PHP czy C#, to stały się główne języki programowania. Co takiego jest głównym pojęciem w języku obiektowym? Jak sama nazwa mówi, obiekt. My ludzie najczęściej postrzegamy rzeczywistość jako pewien zestaw obiektów. Jeżeli się znajdujemy w pomieszczeniu, to tak naprawdę w tym pomieszczeniu znajdują się krzesła, znajdują się stoły, znajdują się komputery
to są pewne pojęcia. Tak naprawdę posługujemy się pewnymi nazwami, krzesło, stół, szafa, które oznaczają coś dużo, dużo więcej. Ale z kolei jest to bardzo wygodne, ponieważ kiedy rozmawiamy z innym człowiekiem, nie musimy mu opisywać szczegółów budowy szafy, żeby tak naprawdę ten ktoś zaczął się domyślać, o co nam chodzi, tylko posługujemy się etykietką szafa, etykietką komputer, etykietką samochód, etykietką pomieszczenie. I to wystarczy. Dużo łatwiej nam się rozmawia, ponieważ to jest naturalny sposób, w jaki organizujemy sobie koncepty. To samo w języku programowania. Możemy posługiwać się bardzo szczegółowymi instrukcjami typu pętle, warunki, zmienne i to cały czas jest potrzebne. Natomiast jeżeli będziemy chcieli w ten sposób budować bardzo złożone systemy, to bardzo szybko zgubimy się w ilości szczegółów. Dużo sensowniej byłoby posługiwać się właśnie takimi konceptami, takimi nazwami, które ukrywają coś bardziej złożonego. I to są właśnie obiekty. Obiekty, które tworzymy w językach programowania. O to tak naprawdę nam chodzi. Co trzeba zrobić takiego, żebyśmy mogli korzystać z tych obiektów? Pojawia się drugie pojęcie w programowaniu obiektowym, czyli klasa. Weźmy sobie na przykład komputer. Komputer jest to pewne bardzo zgeneralizowane pojęcie. To znaczy mamy komputery chociażby stacjonarne i przenośne. Poza tym wśród komputerów stacjonarnych jest bardzo wiele różnych modeli, które na przykład niektóre są z nich bardziej do tego przystosowane, żeby grać i cały osprzęt w środku jest pod to przystosowany, inne do tego, żeby na przykład programować, inne po to, żeby robić obróbkę graficzną. Czyli tak naprawdę komputer to jest tylko ogólna nazwa, a egzemplarzy jest bardzo wiele. I teraz ten ogólny koncept w języku programowania, ten ogólny szablon właśnie typu komputer, to jest klasa. Natomiast konkretne egzemplarze to są obiekty. W językach programowania, w takim między innymi języku jak PHP, żeby stworzyć klasę, musimy stworzyć specjalny twór w języku programowania, który się nazywa właśnie klasa. Zaczynamy słowem kluczowym class, później nazwa klasy, a następnie w nawiasie klamrowym definicja. Oznacza to, że zaczynamy definiować pewien szablon, z którego później będziemy mogli tworzyć obiekty za pomocą operatora new. Załóżmy, że weźmiemy pod uwagę klasę użytkownik, user. Co takiego może się składać na tę klasę? Na pewno pewne dane, czyli informacje o tym użytkowniku oraz operacje, które można z nim albo na nim wykonać. Jakie to mogą być dane? Imię, nazwisko, PESEL, adres, miejsce urodzenia, być może data urodzenia. To są informacje, które mogą być potrzebne w naszym systemie i one powinny być skojarzone z tą klasą. Oczywiście każdy konkretny człowiek będzie miał tam swoją zawartość. Będzie miał inne imię, inne nazwisko, inną datę urodzenia. To będzie cecha obiektów. Natomiast wszystkie klasy mają pewne atrybuty, które są wspólne. I również można wykonywać pewne informacje, na przykład pobrać pewną całościową informację o danej osobie. Czyli na przykład metoda pobierz informacje. Może być też pobranie na przykład PESEL-a, tak, który może być użyteczny gdzieś dalej w kodzie. Zatem klasy to dane i operacje, które musimy zdefiniować, żebyśmy mieli pełnoprawny, użyteczny twór i mogli programować obiektowo. Teraz powiemy sobie chwilę o metodach. Każdy, kto pisał w języku PHP nieobiektowo, wie, że jest tam coś takiego jak funkcja. Również w każdym innym języku proceduralnym jest coś takiego jak funkcja. A czym jest metoda? Tak naprawdę, jeżeli byśmy się przyjrzeli strukturze, to metoda i funkcja to jest dokładnie to samo. Tak, mamy parametry, mamy informacje o tym, że to jest funkcja, czyli używamy słowa kluczowego function w języku PHP. Jaka jest różnica? Tak naprawdę metoda to jest funkcja, która się znajduje w klasie. Tak, funkcja, która się znajduje w klasie. Funkcja, która się znajduje poza klasą,
to jest funkcja, a ta, która się znajduje w klasie, to jest metoda. I to jest jakby główna różnica z punktu widzenia struktury. Z punktu widzenia znaczenia, czyli semantyki, metoda to jest operacja, którą można wykonać na danej klasie, czyli coś, co jest wyraźnie stowarzyszone, skojarzone z daną klasą. Czyli jeżeli na przykład mamy raport, to metoda drukuj będzie służyła do tego, żeby wydrukować konkretnie ten raport. Czyli metoda tak naprawdę jest czymś więcej niż funkcją, ponieważ ona ma sens i znaczenie tylko i wyłącznie w kontekście tej danej klasy. Oprócz tego, że tworzymy metody, tworzymy pola. Pola to są nic innego jak zmienne, które deklarujemy w klasie, zmienne, które nazywamy, używamy dokładnie tych samych konwencji, co przy każdej innej zmiennej w języku PHP, czyli zaczynamy je od dolara, możemy poprzedzić je słowem kluczowym var, po to, ażeby oznaczyć, że to jest zmienna klasowa i w ten sposób deklarujemy, jakie informacje będą przechowywane w danej klasie. Zatem mamy metody i pola. Teraz pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to jak tworzyć obiekty. Jak możemy powołać do życia nasze obiekty? Do tego celu służy z jednej strony słowo kluczowe new, czyli kiedy w kodzie chcemy stworzyć nowy obiekt, musimy użyć słowa kluczowego new, a z drugiej strony możemy w naszej klasie, w definicji klasy, tam gdzie tworzymy metody, tam gdzie tworzymy pola, stworzyć tak zwany konstruktor. Konstruktor to jest specjalna metoda, która ułatwia nam stworzenie obiektu w jakiejś początkowej postaci. Czyli załóżmy, że tworzymy osobę, tworzymy użytkownika i chcemy od razu mu nadać imię, nazwisko, być może hasło, adres mailowy, żeby to zrobić za jednym zamachem, że tak się wypowiem. Jak to zrobić? No, jeżeli nie mamy jakiejś specjalnej konstrukcji, no to musimy stworzyć nowy obiekt i poustawiać mu te wszystkie dane osobno. Natomiast konstruktor właśnie służy do tego, żeby jednorazowo zainicjować kilka informacji jednocześnie, a nawet konstruktor może dokonać jakiegoś specjalnego przetworzenia. Czyli załóżmy, że w konstruktorze podajemy hasło, czyli pewną daną początkową jest hasło, to od razu w konstruktorze na przykład można zaszyfrować to hasło, żeby nie było ono przechowywane w sposób jawny. Do tego używamy konstruktora, który akurat w języku PHP, w odróżnieniu właśnie od innych języków programowania, jest zapisywany nieco inaczej. Tak naprawdę jest to specjalna metoda, tak zwana metoda magiczna, o której będziemy sobie mówić w następnym odcinku, w następnym module o metodach magicznych. Konstruktor jest właśnie taką metodą magiczną. One się zaczynają od dwóch podkreślników i akurat konstruktor nazywa się construct. I jest to metoda, która normalnie może mieć parametry, której zadaniem jest stworzenie nowego obiektu na podstawie parametrów.